Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam w grze Total War Saga Troy. I tak sobie myślałem, że trochę to tak przyspieszymy, trochę ominiemy i tak dalej, ponieważ no raczej już tutaj do końca gry nic specjalnego się dziać nie będzie, więc bardziej ten odcinek to będą takie urywki tego, co się dzieje i co się będzie dziać. Dobra, tutaj oni nas są razem. Gdzieś mieliśmy ten oddział taki, co płynął, dosyć duży. Tylko gdzie ich wcięło? Tu mamy Hektora, okej. Coś więcej? On tutaj rekrutuje wojsko, dobra. Ile mam ogólnie oddziałów? Aha, tu mam, stacjonuje jeden. Tutaj. Tutaj. A, i to o tego mi chodziło. Gdzie on jest? A, on jeszcze jest przy tym zamku, więc on go zajmie, okej. Okay. Stamtąd przyszli. I tego gościa wymienimy, jak tylko będziemy mogli. O, trochę nam to minie, zanim kogokolwiek wymienimy. No dobra. O, co tam parysma? Z umiejętności. A, lubi walczyć. No, dobrze w sumie. Czyli Parysa jest dobrze wysyłać do walki. Na rozprzestrzenianie naszego tego. No dobra. Skończmy sobie tą turę. Z tym jedzeniem jest cały czas problem. Ale to myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. O, zajmie mu. O, Helena tutaj siedzi. Dobra, przyspieszmy to. Podoba mi się, że to dużo szybciej AI rusza niż na przykład w Total War. Trzy Królestwa. Dołącz do wojny z frakcją. No nie, bo ja się z nią na razie wymieniam. Więc na razie na pewno nie. On tu wylądował. Ja tu szpiega mam, więc zatruję mu to wojsko. Mam nadzieję, że nie przypłynęło jakiejś kosmicznej ilości nieśmiertelnych ludzików w postaci. O, właśnie mi tutaj zaatakował. Co on ma? Pracarzy bardzo dużo. No nic, automat. I tak nie damy tu rady. Zajął to. No niedobrze. Chytriozys, Odysseusz wypowiedział wam wojnę. Nie pragnę ujmować wam honoru, a o dostojni wrogowie, to okrutny los zdecydował, że odstajemy po przeciwnych stronach barykady. Historia właśnie. Motywacja przywrócona. Antagonista i taka. Wędrowanie. Zdawana porażka. Osada zniszczona. Spalił jedną z naszych hodów do gołej ziemi. O, frajer tego nie przyjął, tylko on to zniszczył. Co on teraz zrobił? Ucieknie w morze? Tu ile mamy? 8 oddziałów. Idziemy tamtędy. Tu powinieneś sobie poradzić.
Tak jest. O kurde, musisz budować, obrężnik się. Sprzęty. Krytyczne powodzenie. Toż ty możesz iść dalej nawet. A, zcieniesz go? O, super. No i poziom. No to już mam wybrane. Tu więcej obrażeń od trucizny. Nie, nie, poczekaj na kolegę. No i zajmujemy. A spokojnie. No nic, tak to wygląda. Ja się z wami zobaczę coś później, jak będziemy więcej działać. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Takim w sumie mały update tego, co się dzieje, taka aktualizacja. Tutaj przyjmujemy dalej, tak więc przełączam już. Widać, jak idziemy. Tych tutaj zaraz zajmiemy. Tutaj mam wojnę w sumie. Się mi zaczęła z Tantalidami, czyli tymi czerwonymi tutaj zaznaczymi, bo Amazonki zostały rozbite przez w sumie tu mojego sojusznika, który chyba będzie tak naprawdę ten teren tutaj kontrolował. No i nawet w sumie dobrze, bo nie będzie mi to problemów żadnych stwarzać, zwłaszcza że rekrutowanie każdej kolejnej armii no zwiększa drastycznie koszty utrzymania. Te 15 tysięcy na minusie to mam głównie właśnie dlatego, że mam jedną dodatkową armię jeszcze, czyli tych tutaj zwerbowałem, żeby go iść tutaj zniszczyć. I widzicie, jaki jest teraz tego problem. Tak więc tak, o, tutaj zajmiemy sobie zaraz to miejsce. Ja sobie tutaj specjalną jednostkę zwerbuję, Minotaura. Ok, dobra, i rzucimy się teraz na to. Automatycznie, ale zaraz dostaniemy bardzo dużego kopa w postaci kilku bonusów. Zaraz zobaczycie dlaczego. No, plądrować na razie nie plądruję, bo niczego mi nie brakuje. Jak zacznie znowu jedzenia brakować czy czegoś, to zniszczymy. No i tak, o, widzicie, tutaj właśnie wyspa wiem, że została przez nas zajęta, czyli to tutaj. No i mamy wspólna sprawa, tak więc duże bonusy do zadowolenia, do wpływu, do rozwoju na 10 tur. I tutaj po 3000 doświadczenia dla wszystkich bohaterów, ok. I jest następna misja, czyli właśnie z tą Licją, z tym naszym dużym sojusznikiem, który jest tutaj po prawej, żeby albo go zająć, albo żeby z nim się w sojusz wdać. No i zobaczcie, znowu południowy handel, rozwój, wpływy, stosunki dyplomatyczne, doświadczenie dla wszystkich bohaterów, cyklop dostępny w puli bohaterów. No i zrobione mamy. Tutaj teraz pozdrowienia z Egiptu mamy, że z dalekiej krainy tam gość przysyła nam propozycję poślubienia naszej siostry. Możemy się zgodzić, za co byśmy dostali brąz, żywność, złoto i przez 10 tur 10% więcej wydobycia w brązu. Albo 10 tur do wpływu, Hektor otrzymuje doświadczenie, to nieważne. No i mi te wpływy najbardziej pasują, bo jednak ja próbuję budować takie największe budynki, te apoiki, które wymagają do bonusów, do surowców, żeby mieć, no to potrzebujemy duże wpływy w danej miejscowości, więc daję odrzuć propozycję. Mamy zamknij i tu kolejny bonus, który możemy sobie wybrać. I tu mamy albo, że no jest znaki na niebie i tak dalej. I czy chcemy te znaki na niebie potraktować poważnie i wydamy rozkaz do wyprawy, czy posłuchamy się naszego kumpla, który mówi, żeby nie ufać znakom od bogów i nie podążać za nimi ślepo. No i wtedy mamy wpływy, rozwój
i mniejszy koszt werbunku, a tutaj mamy szybkość ruchu, walka w zwarciu, obrona, no, no i stosunki. Więc ja biorę to, bo mimo wszystko dalej chcę ten wpływ. No i poszło. Tu dostaliśmy jakiś bonus. I kolejny, nie wiem, ktoś chyba się połączył z Ftyją, w której był Achilles, więc w nagrodę mamy Achilles pokonany, do wpływów całej frakcji, do stosunków dyplomatycznych z Trojanami. Rzuciwszy Achillesa na kolana, zyskaj wdzięczność wszystkich Trojan. My tak naprawdę nic nie zrobiliśmy, widocznie ktoś go skonfederował. Obstawiałbym, że no, te rybki, jak oni tam mają, albo Sparta. Więc, no i to wojenna mądrość, doświadczenie dla wszystkich bohaterów, plus 3000. I nie wiem, czemu znowu mi się to pokazuje. No i tyle. I w sumie tak naprawdę wykonaliśmy wszystkie epickie misje, jakie były dla Hektora. No i w tym momencie pewnie kilku naszych bohaterów, jak nie wszyscy, dostali po kilka poziomów. No, ten dostał 9. Nieźle. No dobra, i co możemy wybrać w tym momencie? Jakieś uświęcona ziemia, odporność, bohater i cel będą zmuszeni walczyć. No nie, weźmy sobie to. I co tutaj? Obszar, czas trwania. Większy obszar. 45. Wpływa na coś. Nie, to już lepiej to. Dłużej, żeby to trwało. Tutaj co mamy? Rydwan dla bohatera. To może na razie nie. Zasadzki. Przychody z plądrowania. To tak. Nie interesuje mnie za bardzo. Zobaczmy, zwiększa prędkość ruchu całej armii w trakcie oblężeń, w trakcie bitew lądowych. Niech będzie. Bohater się jest strach. No to już nawet mamy. Tempo uzupełnienia. Co tutaj mamy? Bohater będzie automatycznie zyskiwał szał. Umożliwia bohaterowi miotanie pocisków. Więcej obrażeń, więcej zapasów amunicji. Dajmy, zobaczmy, jak to wygląda. Z ciekawości. Wyczerpanie armii bohatera, szansa na krytyczny sukces wroga, tutaj spowalnia tempo męczenia się naszych jednostek, damy nawet jeszcze więcej dla bohatera, więcej obrony, tutaj świeć przykładem, liczba użyć, morale, bonus do morale tutaj mają, dodatkowo zamiast czegoś, nie wiem czego, dajmy liczbę użyć, ok. Jesteś na 20, dobra. Zobaczmy tutaj, 24, 6 punktów, wow. Tutaj mamy już wybrane, walka w zwarciu w trakcie oblężeń, w trakcie walka w zwarciu dla wszystkich jednostek siermieszczych, niech będzie. Kolejny mamy aresowy szał, obrażenia, a tutaj czas trwania, więc dajmy obrażenia. Więcej żyć, tempo uzupełnień, oddawane obrażenie dla jednostek piechoty wyposażonych w tarcze. W broń dwuręczną, nie, dajmy jednostkom, które mają tarczę, bo u mnie większość ma tarczę. Obrażenia w trakcie zasadek i bitew na lądzie, to już mamy wybrane. To przerażenie, życie bohatera, zadawanych przez bohatera obrażeń przebijających, ale mniejsza prędkość ataku, tu mamy kosztów werbunku, to nie, walka w zwarciu, obrażenia przez bohatera jednostką szermierczym, włócznikom dajmy szermierczym. I tu specjalizacja, przebicie pancerza jeszcze nie będzie, ok. Zobaczcie, widzicie, ile tych poziomów jest, no tu 9, masakra. Można powiedzieć, że rzeźników takich teraz będziemy mieli samych. Umiejętność przeładowanie. Obrażenia przebijające dla jednostek strzeleckich, niech będzie. Morale, wyczerpanie. Do zasięgu ruchu armii, bohatera po bitwie. Zwiększa szanse na złupienie poległych po wygranej bitwie. Nie wiem, co to daje. No, dajmy zasięg ruchu, bo się boją. Olimpijski rzut. Większe obrażenia. Szybszy czas odnowienia. Dajmy sobie obrażenia. Pancerz bohatera, odporność na pociski, obrona dla bohatera. To co mamy, obrona dla jednostek już mamy, nawet wybrane. Więcej obrażeń przebijających, jeszcze więcej obrażeń przebijających. I co tutaj, morale? Prędkość ruchu w trakcie dla wszystkich jednostek. No i okej, okay. No w sumie tutaj się nawet przesuńmy. Przyszliśmy tutaj zaatakować. Tak, wojna. Ładnie, no? Widocznie mieliśmy z nimi jakiś ten
Trudno. No dobra, to atakuj. My potrzebujemy zająć to wszystko i tak. Nastawienie naszych sojuszników raczej i tak się nie zmieni. Zero strat. Nieźle. Znajdziemy wyjątkowych tych. Prowincja zabezpieczona. Tak, tak, tak. Dobra. Zatrucie źródła wody. Niepotrzebnie. Podburzające plocki. Sukces. Ruszamy dalej. W ogóle to zauważyłem ostatnio, że mam jakieś miasteczko, którego wcześniej nie zauważyłem. Dobra. Tu mamy porobione. Hektor to zajął. No i tutaj ktoś jeszcze ma ruch. A. Tu jeszcze na wyspie chłopak siedzi. Wiesz co, może weź tego cyklopa. Żywność. Koszt utrzymania 700. To naprawdę musi być mocny. Dobra, weź go. Przyda się, żebyś tutaj był z nim. Dobra, wiesz co, to ty podpuń tam. Zobacz, co tam się dzieje. Co można byłoby zaatakować. Myśmy chyba zajęli jedno z miast w tym momencie. Tym dolobijczykom. Wiesz co, to pójdę tam do nich. My się teraz do Aresa pomodlimy. Nie do Aresa, do Posejdona. Żeby dał nam możliwość pływania po morzu bez strachu. No, już będzie problem. Dobra, zobaczymy. Ile stracimy przez to? Widzę, że niedużo. Po jednym tym to jeszcze jako tako idzie. Umiejętności strzeleckie. To już sobie wybraliśmy, żeby dawał trochę nam więcej. Morale na minus dla wroga. Premia dla wszystkich jednostek. Dla wszystkich jednostek strzeleckich. Dajmy premię do szarży w tarczy. A jeszcze trzy. Pancerz mamy tutaj. O, niech będzie doświadczenie co trochę dla jednostek strzeleckich. Tutaj zwiększa prędkość ruchu całej armii. W trakcie bitew lądowych. Niech będzie w trakcie bitew lądowych. Amunicja dla sprzymierzonych jednostek zwiększa. Kiedy bohater nocny atak, to nie. Zapewnia bohaterowi rydwan. Mamyśmy już dali. Wzmocniony niech będzie. Git, rydwan harcownika. Nie, no daliśmy wzmocniony, prawda? Bo teraz już nie wiem. Może źle wybrałem. A, ten był chyba. No może nie. No, nieważne. Co mamy, to mamy. No dobra, dajcie. Nawet dalej trochę. Żeby nie skończyć na trujących wodach, że tak powiem. Dobra. Mamy. On też ruszył. Pandar. A. Dobra, czy ty możesz zaatakować? Nie, w następnej turze uderzymy tam na gościa. O, ten to ma w ogóle już bonusy. Co tu mamy? Pozwala na przeprowadzanie nocnego ataku. Fajnie. Więcej amunicji. Inspirująca celność od pocisków przebijających obrażeń od pocisków. Tu mamy obrażenie od pocisków. Tu mamy jakiś ostrzał. Co to daje? Strzelanie w ruchu. To większe obrażenia. 6 na sekundę. Koszt obrażenia. Zwiększa w trakcie bitew lądowych. Dobra, dobra. Co to powiem, rangi? To nie. Strzał z ukrycia już nawet mamy. W trakcie oblężeń dla jednostek szermierczych. Tempo uzupełnienia strat. Plądrowanie nie powoduje kar do punktów ruchu. Do wyczerpania w armii bohatera. Tempo uzupełnienia.
zasięg dla bohatera albo prędkość dla bohatera. Kurde, jakbym miał prędkość ruchu 20, to on by chyba zapierdzielał szybciej niż Rydwan. Że w pancer wtedy traci. To nie wiem, czy tu sobie coś wybierzmy. Zasięg dla bohatera. Albo zapas amunicji. Do prędkości ataku. No to zapas, nie będzie miał więcej amunicji. Te. Zobaczymy w następnej turze, ja nim zaatakuję. Więc zobaczymy, jak to strzelanie u niego wygląda, bo jeszcze nie atakowałem takim bohaterem. No tu widzicie, mi splądrowali tą osadę, w sumie zniszczyli ją. No i ten gościu se, tak powiem, skorzystał z okazji, przypłynąłem i zajął. Ale oni to chyba teraz z nami na wojnie, więc ten oddział będzie musiał to zająć. Dobra, z tym jedzeniem jest cały czas problem. Dobra. Budować rzeczy mogłoby się szybciej. No dobra, oni przelecą i my pójdziemy na tą wojnę. Ten cały czas mi tutaj lata. Dołączyć do wojny. Kto to jest? Aha, okej. Okay. Nie ma problemu, jestem za. Akurat miałem ich zaatakować, więc jak oni mi jeszcze za to zapłacą, to spoko. Jeszcze zwłaszcza kamieniem, kamień mi się przyda. Amazonki tak naprawdę już nie mają nic do gadania. Słucham, twoje aha, wypowiedzenie wojny. No dobra. Okej. Okay. Licja i Dardania są moimi sojusznikami. Czyżby ktoś się... A, oni się chyba połączyli tutaj, Dardania, bo tutaj było... Automatycznie wygramy. No i bardzo dobrze. No to jacyś ci chcieli być nowym, że tak powiem, państwem. Bo chodzi tutaj ten... Podburza mi ludzi. Słucham. Wypowiedzenie wojny. No to Licja zaraz ich tutaj skroi. No i bardzo dobrze. Dobra. I tu też ostatnie jednostki, że tak powiem, spadają. Przydałaby mi się na przykład mod taki, żeby nie zwiększać tej ilości utrzymania, albo nie aż tak dużo. Zasadka odkryta. Wydano królewski dekret. Doskonale. Bóstwo odpowiedziało na nasze modły, działania wrogiego tego, splądrowanie, frakcja jest zniszczona, koi zniszczyli, bitwa, gotowość do działania. Dobra, co tutaj mamy? Kolejne dekrety. Pójdziemy w tą stronę i damy mistrzowi płatnerstwa, żeby dostać ten pancerz. Zobaczmy. Tak, oni się chyba tu połączyli. Dardania tutaj była i ona się chyba połączyła z tymi frygami, czy jak oni się tam nazywali wcześniej. Tu możemy mistrzowie płatnerstwa, więcej jedzenia, metalu, przepraszam, nie jedzenia. Jakkolwiek on może mi tutaj zaraz przyleźć tam z dołu, znaczy się stąd, ale to, tymi się zajmiemy i spójdziemy tam do niego. Dobra. Możemy iść dalej. Zobaczmy, czy on ma tam jakieś wojsko. Sukces. Dobra, coś ci wrzucimy. Zasięg ruchu, spełnienie strat, po co? Zapasów po udanym tym, no dajmy to, że jak mu się uda, to dostajemy zapasy. Nie to. Ten też to ma? To udane działanie to zapasy? Po udanym działaniu. Szanse na zabicie wieszcz Gorgony. Chcę właśnie też dobić do tych jednostek, zobaczyć jak one wyglądają i co dają. A, tutaj jest zapasy. Zapasy, dajmy sobie ten metal. Dodam tego metalu? Tak, dodam. Widzicie, tutaj mamy postacie 80 w następnej turze, więc troszkę nam tam zmniejszy to utrzymanie. Dobra, zapraszam. Na razie. Do boju. Automatycznie nawet nie ma co. Zajmujemy. Zajęte.
O, tu cechy uzyskane, super. To będzie następne miejsce ataku naszego. Coś tam ma wojska? A, tu jego jakieś wojsko stacjonuje. Wszystkie obrazki, znaczy wszystkie, większość tych się widzę powtarza. Obrazków bohaterów. Tu trzeba będzie przypłynąć. Możliwe, że to zrobi ten nas tutaj bohater, który jest tu. Dobra, więc tak jak mówiłem, zaraz zaatakujemy. O, jedzenie, jak najbardziej. No, ten kamień się przydał. Tutaj. Dobra, gdzieś jeszcze jest jakieś wolne miejsce na budowę. Tu co mamy? A to mi po kasie pojedzie. Ale się przyda, bo niedługo będzie można z tego skorzystać. Dobra, następne, czy gdzieś coś tu jest. Tutaj. O, jedzenie. Mistrzowie fresków. Więcej złota. O, to jest jakaś... Aha, bo to złoto kopią. Dobra, tutaj jest do wywalenia. To na razie niech zostanie. Ja to przemienię zaraz. Olbia, o. Super. Gdzieś jeszcze. Będzie kasa. Dobra, tu na dole. A, tu w tych nowych osadach może coś być. No jest nawet, nie? Trojańska brama, żebyście bronili, żeby broniła tego miejsca. Dobra, i teraz takie pytanie. No, on tam płynie do nich, tutaj, stąd. Ale ich jest tak dużo, że i tak trzeba będzie popłynąć do nich. Dobra, to tutaj trzeba uderzać. No to widzę, jest jedzenie. Z Hektorem. Mamy Minotaura i Cyklopa w jednej armii. Dobra. Ty co płyniesz? Więc można cię przełączyć w zwykłym. O, tobie nie wybrałem? O, tobie nie wybrałem. Dla wszystkich łuczników. Czy wy macie. A, masz łuczników? No to jak najbardziej. Jeszcze to wybrane, no dobra. Okrzyk. Wpływ na sojuszników w zasięgu. Wigor. Morale więcej. Żebyś nie męczyli. Czas odnowienia dla aktywowanych umiejętności. O, tylko strzał dla umiejętności. Będzie mniejsze. Nocne ataki. Amunicja. Zwiększa się podczas ataku w nocy. Co tu jeszcze mamy? Obrona dla bohatera. Odporność na pociski. To co jest? Doświadczenie dla jednostek strzeleckich. To już mamy. Zapasy amunicji dla jednostek strzeleckich. Do rangi świeża zapasy amunicji. No i dobra. No i uderzamy. O, tędy popłynął. Tu mamy kogo? Słynni strzelcy mamy. Duże oddziały. Słynni szermierze i czempioni Troi. No, jak widzicie, może mi naskoczyć. Jeszcze bonusy różne tutaj mam. To już w ogóle bitwa nocna. Możemy dać. Dobra, automat. Nie ma co. Tak śmiesznie z boku uderzył. Jakby nie w niego. Jakby to był jakiś pokaz walki, taki wiecie. Gdzieś w operze, czy gdzieś, dobra. Zajęte. Zasięg, motywacja z tej postaci zmienia się o 1. Walka w zwarciu dla jednostek z toporami. O, posług Zeusa, no, odbierał sobie, widzę. Poległ w bitwie, no, bardzo dobrze. A, to od razu pewnie coś tam można zbudować. Tam, gdzie przejęliśmy. Nie, nie można, bo już tu pobudowane są płatne. Dobra, o, zaraz będziemy na plusie, super. Tu uderzamy. No i zobaczmy, wiecie co, bo ja tutaj mogę zlamić trochę na tym, bo już dawno osobiście nie walczyłem. Nie wysyłałem do boju żołnierzy, no ale zobaczmy tą bitwę. Sobie sprawdzimy, jak on walczy. Pandar. To strzelanie od niego mnie interesuje w sumie najbardziej. Bardzo dużo, że tak powiem, jego piechoty będzie w jednym miejscu. No dobra. Rozmieszczamy wojska. Dobra, w jednym miejscu, okej. Do wroga dołączają posiłki.
O, tędy. Dobra, to trzeba to jakoś jego posiłki zwalczyć. Nie, czemu tak dziwnie, żeście chcieli... A to są jacyś... A, bo tu rydwany są. Nie zauważyłem. Czempionów i strażników mam twoi. Oni chyba nawet nie potrzebują aż tam podchodzić. On nie wyjdzie im pomóc, więc spokojnie możemy strzelać. A co, oni idą i strzelają w sumie nawet. Patrzę. Nieźle. Zobaczmy, jak oni wyglądają w sumie. Są jakoś mocno uzbrojeni. W sumie nie, no kolorowi są, ładnie wyglądają wybrańcy Hektora, na przykład. Śmiesznie, bo nieustraszeni szermierze są mocniejsi od wybrańców Hektora. Są jeszcze uzbrojeni w jakieś pociski do rzucania. Ciekawe, bo widzę, że mają obrażenie od pocisków. No, zobaczcie to, co się dzieje właśnie. A propos takiego strzelania. Dziwne, że jeszcze nie uciekają. No, dobranoc. Ci za ich tam wystrzelają chyba. I co to wszystko? Co miało tędy wejść? Chyba, że tak. Dobra, weźcie sobie, odpuśćcie już to strzelanie tam w niego. To szkoda amunicji. Jaki oni mają zasięg? 240. Ła. Jaki ostrzał. Może im rzucić? Strzelanie w ruchu, obrażenia, prędkość. A szkoda, myślałem, że może dać dla swoich. Ta jednostka, strzał z ukrycia. Ukrycie, zdolność, czas trwania 67. Trochę bliżej. Masakra. Nieustanny ostrzał prawie, że z ich strony jest. Dobra, dajmy się tak. O, coś tam rzucili. Masakra. On uciekł, czy co zrobił? Mamy, wbijaj to. Wystrzelałem wszystkich. O, przeciwnik. Się trafiają w ogóle? Trafiają się, ile mnie zadaje obrażeń? 300. Bardzo dużo. Na zadaniu sobie wydają 300. Na szał mu się ładuje. O, zabrał go tą zmiotą. Pewnie jak sito wygląda. Twoi wojownicy dostrzegli ukrytych przeciwników. Dobra, dobra, składam amunicję na to.
Nie. Ajajajaj. Trzeba pilnować, jak strzelają. No tak, oni tutaj, niektórzy widzę, są uzbrojeni w jakąś broń miotaną. Dobra, chodźmy tam. No, teraz coś takie strzelanie słabo idzie. Dobra, idź ich zarmować w takim razie. Dawać resztę armii w sumie. No, zaczęli strzelać. Gdzie bohater? O, no, rzucają właśnie. Mało mają amunicji, ale coś tam mają zawsze. Jeśli tam strzelajcie. Gdzie jeszcze pozostali? No, jeszcze oni mają trochę amunicji też. Pojechałbym tam, ale nie pasuje mi to trochę. Zobaczmy. Ła. Zadyma. Wjazd na maksa jest. Dobra, odsuńmy się. Jedna z twoich jednostek wyczerpała zapas amunicji. O, to niedobrze. O, ale Rydwany teraz któryś dostały mocno. No, przydałoby się im trochę więcej tej amunicji. Też w sumie tak stoję. W międzyczasie mógłbym pobiec tam do tyłu. Tylko czy oni dobrze pobiegną? Tak, dobrze pobiegną. Ojejku, co, Rydwany? Nie. Ciągle mi się mylą ci łucznicy z tymi na tych Rydwanach. Ciągle mi się wydaje, że już myślałem, że uciekli przez chwilę. No, ci dalej tu jeżdżą. Dla nich zagrożenie to wszyscy są chyba małe. Gdzie jest jakiś jego bohater? O, tutaj. Załatw go. No nie, no wyjedźcie tymi rydwanami. Aj, to zawsze ustawienie jest z tymi jednostkami problem.
Strzeliwujemy. Naprzód. To wojsko nadciąga, tak więc... Albo nie, w sumie. Za dużo ich już tu się kręci. Wojownicy. Patrz, tam na dół gdzieś pójdzie. Wow. Do boju, panowie. No i się strzały łucznikom skończyły. No na nich, na nich. O, dobra, wycofali się na szczęście. Strzelać się? Nie wiem, czy co ty robisz. No, zrób się niewidzialny i tyle. Będzie mógł mnie strzelać. Ła, za 400 aż dostał. Bardzo szybko biegną. Kremia za szarne 36. No bym powiedział bardzo szybko, jak przy takiej zbroi. No ładnie to wygląda bardzo, jak oni biegną. Tak śmiesznie troszkę, ale wydaje mi się, że tak bardzo... Znaczy, no nie wiem na 100%, czy jest to realistyczne, bo nie biegałem w takiej zbroi. Ale tak jakoś to płynnie i ładnie wygląda. A ja zapominam tutaj o moich wojownikach, którzy ciężko walczą. Dobra, do przodu w takim razie wszyscy. Nara, wy możecie z tyłu już odpocząć. Tutaj walczą, tu też jeszcze walczą, więc ich nie mogę tak po prostu wycofać. O, do boju. O, ten go cały czas strzela. Oni się widzą w końcu, czy nie? Dobra, będzie uciekł. O, chodźmy. I co z tymi rydwanami? Dobra. Dawajcie, jedźcie tam. Jechać, jechać. Troja na zawsze. Szkoda, myślałem, że... O. O, pewnie zanim dobiegną i tak ta walka się tam skończy, ale... No, warto jeść. Jest tam jednak podejść. Dobra, naprzód. Wy możecie już się wycofać. A tu ciężko walczą. I tamtędy. I tutaj co mają jakieś problemy chyba. O, tutaj się oddział jeszcze został. No, w ogóle... Nie, to ucznicy są. Dobra. No, tak myślałem, zaczęli uciekać. Olejcie go. To nawet nie ma sensu go tam gonić. No, ten się odpalił z tym. O, ja też to mogę. To ja też się odpalę. Zrobię się niewidzialny. No co za chamy, jeszcze strzelają mi. Dobra, zatłuc ich. No, tutaj też już idą. Dobra, możecie tam iść. Nie gońcie ich bez sensu. No tak. O, wy jeszcze zostaliście. A, już koniec, można powiedzieć. Już widzę, jak na wszystkie strony się wszystkie oddziały rozlatują. Ale gońcie ich, gońcie, gońcie. Weź może, dobra, to już... Ilu zabiłeś? 47. Czasami on wali jakby z balisty strzelał. To tak wygląda.
No, no, koniec. Jednak doborowe te oddziały są bardzo mocno. Kończmy bitwę. No, ale w końcu broniły Troi, nie? To ten oddział właśnie ściągnąłem z Troi. 104 zginęło. U niego straty liczone są no, w tysiącach. 2,5? Nie. No nie, nie będzie 2,5 chyba. A może będzie. Jaki atak. Z dyni mu załadował. Dlatego mówię, tu mi się wydaje, że łucznicy są najsilniej, znaczy ogólnie jednostki dystansowe są bardzo silne w tej części. Zajmujemy. A, się jeszcze odsunął, nie wiem po co. I taka. Antagonista zmienia plan. No jak cały czas mają zamiar łupić i zabijać. Wróg poległ w bitwie. Prowincja zabezpieczona. No i dobra, to już jest nasze. A, to też nasze. Moje. O, to coś można. O. Odbudowało się w sumie. Domostwo wodza. Jak najbardziej. Tu coś mamy. Zasięg ruchu do zasięgu wzroku. O, w sumie wybudujmy tu taką, powiedzmy, latarnię. W tym miejscu, żebyśmy widzieli, co się dzieje. O, super. Jak daleko dopłyniesz? Dzięki za info. Dalej nie widzę dokąd. O, dobra, dopłynie. O, do osady nawet. Może nawet uda nam się zaatakować ją. Chociaż przydałoby się ją najpierw osłabić. No, zwłaszcza, że tu ktoś jest. Sukces. Doskonale. A, nie no, armia 17. A się z nimi wojnią? Tylko ja tutaj zaatakowałem. Widocznie nie, dobra. Utłucz go. Na szybkości. Doskonale. Nie. Potrzebujemy jedzenia. Nasi i tak się tutaj zdążą uzupełnić w międzyczasie. Dobra. To taką marsz w tym kierunku potrzebujemy, żeby tam dotrzeć. 3 tury. A marsz chyba blokuje. A nie blokuje uzupełnienia żołnierzy. Dobra. Dyplomacja, zobaczmy. Jak się ta sytuacja tego gościa ma? No, tak, o, tu ma to jakiś pojedynek. Tu jest i tu, czyli ma 3 miejscowości. I gdzieś armia musi jego płynąć. Bo nie widzę armii. Tutaj to na pewno nie jest cała armia. Tam jest jakiś. A, tutaj widzę. Nie, to jest tylko jakiś ten szpieg czy ktoś tam. Czyli ci tutaj to są. Ale ich też rozbijemy. Może nie od razu, ale zaraz. Ta armia z nim na czele zacznie rozbijać to wszystko. No i tak powiem, na tym skończymy dzisiaj ten odcinek. Tutaj widzicie, ogromne bonusy już nam będą jechać, więc zaraz będzie, że tak powiem, ogromny, ale to ogromny przychód, bo w większości tych mamy już pobudowane budynki, powiedzmy takie jak tutaj, czy tą apoikę, ale nie mam maksymalnej tej, bo tej ta premia mi nie działa i po prostu zaraz się powłączają te premie, może nie na następnej turze, ale powiedzmy w trzeciej czy czwartej. Tak więc ja się z wami żegnam i zobaczymy się w następnym odcinku, który może będzie ostatni, może nie, bo tutaj trochę widzę jest tego jeszcze do zajęcia mimo wszystko. Tak więc zobaczymy. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Siemaneczko.